Witam Państwa. W tym poradniku zaprezentuję, jak przy pomocy programu Google Earth nanieść na mapę punkty zainteresowania. Otwieramy program Google Earth. Zamykamy okienko z poradą, a następnie otwieramy interesującą nas trasę. W tym celu przygotowałem przykładową trasę po Krakowie. Aby dodać interesujące nas miejsca na mapę, użyjemy oznaczenia miejsc. Aby dodać pineskę do mapy klikamy drugą od lewej ikonę znajdującą się w górnej części programu Google Earth. Pojawi się okienko umożliwiające edycję nazwy, wyglądu oraz opisu pineski. Nas interesuje pole nazwa. W tym miejscu możemy wpisać nazwę obiektu, który chcemy zaznaczyć na mapie, dla przykładu brama floriańska. Póki otwarte jest okienko edycji pineski, możemy ją swobodnie przemieszczać po mapie. W tym celu wystarczy najechać na ją kursorem, kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przesunąć kursor we właściwe miejsce. Klikamy przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzone zmiany. Utworzę jeszcze dwie przykładowe pineski dla barbakanu oraz teatru słowackiego. Kiedy skończyliśmy oznaczanie miejsc zainteresowania na mapie, Tworzymy nowy folder. Klikając prawym przyciskiem myszy na pozycję Moje miejsca po lewej stronie ekranu, następnie zmień Dodaj, wybierając pozycję Folder. Nadajemy folderowi dowolną nazwę, powiedzmy Wycieczka Kraków. A następnie przenosimy każdy interesujący nas element trasę oraz oznaczenia miejsc do tego właśnie folderu. Aby to zrobić, najeżdżamy kursorem na interesujący nas punkt, czy też trasę. Klikamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy oraz przenosimy ten element na Folder. W ten sposób wszystkie punkty oraz trasa zostają zgrupowane, a my możemy zapisać je w jednym pliku. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy na folder, który przed chwilą utworzyliśmy, a następnie wybieramy opcję Zapisz miejsce jako. Teraz wybieramy miejsce, w którym chcemy zapisać nasz plik, np. Na pulpit, nadajemy mu nazwę i klikamy Zapisz. W ten sposób zarówno trasa, jak i wszystkie punkty wzdłuż niej położone, Zostaną zapisane w jednym pliku. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z działem pomocy technicznej audiotur.pl. Dziękuję i do widzenia.